Cześć, dzisiaj powrócimy trochę do podstawowej konfiguracji routera, ponieważ zauważyłem, że sporo osób nie wie, jak skonfigurować MikroTika jako zwykły access port. Tak więc będzie to coś dla początkujących. Oczywiście, jeżeli chcemy iść na łatwiznę, możemy skorzystać z opcji Quick Set i zrobi za nas to auto. Ale jeżeli chciałbyś trochę więcej korzystać z routera, warto wiedzieć, jak to działa. Przechodzimy na zakładkę Interface i sprawdzamy, jakie mamy porty. Ponieważ do MikroTika za pomocą USB podłączyłem router LTE, to też ten port będzie naszym portem WAN. Warto jest dodać opisy interfejsów, ułatwi nam to pracę w późniejszym etapie. Teraz musimy zmostkować porty, tak aby wszystkie działały jako switch. Przechodzimy na zakładkę Bridge, klikamy na znak plusa i nadajemy jego nazwę. Teraz przechodzimy na zakładkę Ports i dodajemy porty do Bridge'a. Konfigurujemy adresację, przechodzimy na zakładkę IP Addresses i dodajemy nowy adres z maską. Adresację wymyślamy dowolną, jako interfejs wybieramy nazwę naszego wcześniej stworzonego bridge'a. Ustawiamy serwer DHCP, przechodzimy na IP DHCP Server i klikamy w kreator DHCP Setup. Wyskoczy nam okno, w którym praktycznie cały czas klikamy tylko Next. Przechodzimy na zakładkę Networks i w NetMask dopisujemy maskę. Stronę LAN-ową mamy już za sobą. Teraz chcemy, aby zaczął działać internet. Także przechodzimy na DHCP Client, klikamy na znak plusa i wybieramy nasz interfejs WAN-owy, czyli ten z modemem USB LTE. Teraz pozostaje nam stworzyć maskaradę, czyli klikamy na IP, Firewall, zakładka NAT i dodajemy nową regułę. Chain zostawiamy na SRC NAT i jako Out Interface wybieramy nasz interfejs LTE. W zakładce Action wybieramy maskaradę. Przechodzimy do konfiguracji sieci Wi-Fi. Klikamy na zakładkę Wireless. Mod zmieniamy na AP Bridge. Band zmieniamy na 2BGN. Jeżeli chcemy, aby nasz router pracował na dwóch kanałach, wybieramy trzecią bądź czwartą opcję. Jakie niesie to ze sobą ograniczenia, omówiłem we wcześniejszym filmiku. SSID to nazwa sieci, jaka będzie wyświetlana. Przechodzimy na zakładkę Advanced i wybieramy kraj. Czas dodać hasło do naszej sieci, w tym celu przechodzimy na zakładkę Security Profiles i tworzymy hasło. Wracamy do ustawień sieci Wi-Fi i właśnie w Security Profile wybieramy nasz nowo stworzony profil. Zoptymalizujemy od razu trochę naszą sieć i wyłączymy wsparcie dla przestarzałych standardów. W zakładce HD możemy sprawdzić, czy oba moduły radiowe są włączone. Ok, to mniej więcej byłoby na tyle. Przeprowadziliśmy prostą konfigurację routera MikroTik z modemem USB. Jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania, zapraszam do komentowania. Jeżeli podobają Ci się moje filmiki i chcesz być na bieżąco głównie z urządzeniami MikroTika, proszę zostaw suba.